Jak oceniacie bielaską publiczność? Jest bardzo miła ta publiczność, bardzo fajnie, że była modelująca i bardzo miło nam się... Jestem gotów na odpowiedź. I bardzo nam się tutaj miło występowało i to jest jak najbardziej szczera odpowiedź. Jesteście tak. bardzo popularnym kabaretem w Polsce. W czym tkwi wasz sukces według was? Ja myślę, że chyba nad tym, że jesteśmy tak naprawdę sobą i na tej scenie jesteśmy autentyczni, prawdziwi, co prawda może nie do końca jesteśmy tacy na co dzień, ale na samej scenie jesteśmy prawdziwi, a ludzie jak po prostu widzą, że my się tym dobrze bawimy, to też się zarażają i też się dobrze bawią. Jesteście bardzo uzdolnieni muzycznie, gracie na perkusji, gitarek, śpiewacie. Czy jeżeli by nie powstał kabaret Łowcy.b, czy powstałby zespół Łowcy.b, który pokonałby dzisiejszy na przykład zespół Phil? Jasne. Jasne, że tak. Nie, istnieje taki projekt jak Łowcy.band. To nazywa się Łowcy.band i wtedy gramy sobie tylko i śpiewamy. Ale on jest przeznaczony na specjalne okazje, bardziej na grania plenerowe, których z takim programem staramy się unikać. Kiedy zbudził się was pomysł na zrobienie kabaretu, stworzenie? Wczoraj. Zbudził się to pewnie już dawno temu, że tak powiem, wzburzył? A zrealizował się z 7 lat temu. No, 6 lat temu w okolicach Paki, kiedy to pojechaliśmy i zaczęliśmy formalnie funkcjonować już po tej Pace właśnie. Pewnie, że tak. Jako kabany. Jako kabany. Nie, najpierw był projektem Łowcy. Przepraszam. Smarek zamknął drzwi. Bo my tacy to tak mało chyba to jesteśmy. A kim chcieliście być w młodości? O kurde, takiego pana jeszcze nie mieliśmy. Ja chciałem być zawsze dyrektorem. Jak się ważne, ale to tak babci zdobyć sympatię. Później mi nie przeszło. A i tak sympatia babci została. Ja nie mogę powiedzieć, kim chciałem zostać. No a co teraz babcia? Ja chciałem zostać zawodowym muzykiem. A ja człowiekiem roku. Który sketch najbardziej lubicie wykonywać? Który sketch najbardziej lubicie wykonywać? Ten z Nowym Rokiem. Nie wiem, sympatyzujemy z wszystkimi, bo to są nasze skecze. Wszystkie powstały dlatego, że je lubimy. I tak ciężko wybrać. Myślę, że każdy bardziej lub mniej w swojej postaci odnajduje się. Na każdy teraz odnowimy skecze. Ja lubię bardzo kiełbasę. A jak oceniacie konkurencję waszą wśród kabaretów? Super. Nie nam to oceniać. My z nimi prywatnie żyjemy w bardzo dobrych takich relacjach. Nie bijecie się. A to chyba bardziej publiczność jest upoważniona do tego, żeby oceniać inne kabarety. A poza tym... Lubimy. Poza tym ocenianiem takich kabaretów, kto jest śmieszny, kto nieśmieszny, kiedyś wydawało mi się sensowne, a teraz jest to dla mnie bezsensowne, bo każdy reprezentuje inny typ humoru i jedni śmieją się z tego, inni jeszcze z czegoś innego. I nie można powiedzieć, że któryś jest lepszy, któryś jest gorszy. Każdy są potrzebne, bo ludzie mają różne banie na świecie i w tym kraju i każdego śmieszy coś innego. Bardzo dobrze. I my cieszymy się, że jest rzesza ludzi, których śmieszy to samo co nas. Bardzo dobrze Paweł powiedział. Sławek powiedział. Publiczność pęka podczas występu ze śmiechu, z waszych skeczy. Czy wy coś pijecie przed występem? Bierzecie iść do palacza? Proszę, to jest garderoba. Żel pijemy, mleko. Oto dowód. Żel, wody i wszystko mieszamy to takimi patyczkami. Ale tam mamy ukrytą herbatę jeszcze, żeście z tym myśleli. Jakie macie plany na przyszłość? Zaparzyć jeszcze jedną herbatę. Zaparzyć trochę czaju. Nie, no co? Ja na wiosnę bym chciał sprzedać auto. Ja już bym chciał sprzedać auto od 2 miesięcy. Jakby ktoś chciał kupić Opla Omega, zarąbiliście naprawdę. To jest niemożliwe. Nie no, chcemy dalej się tym bawić, co robimy. Czujecie się artystami? Tak. Sławek się czuje. Dziwne pytanie. Nie wiem, jak sobie pomyślę o osobach, które ja zawsze uważałem za artystów, to ciężko mi na siebie mówić samego, że jestem artystą, ale bardzo mi miło, że ktoś mnie tak klasyfikuje jako artystę. Jeśli artysta jest osobą, która coś tworzy, to ja się czuję artystą. Co chcielibyście życzyć mieszkańcom powiatu Dzierżoniowskiego? Dzierżoniowskiego? W tym 2009 roku. Żeby na returm nigdy nie padł. I przede wszystkim uśmiechu. Spokojnie, bo jak człowiek się śmieje i jest bardziej radosny, to wszystko łatwiej przychodzi. Żeby serwery nie padły. Żeby krach, żeby uciach. Żeby nie dopadła was święta inkwizycja.
Żeby Sapkowski napisał też to jeszcze dzierżynę. Bo spokojnie bym mogła... A właśnie, czy mieliście okazję... Czy mieliście okazję tutaj zwiedzić po prostu Góry Sowie? Tak, ja miałem okazję. Mój brat tu mieszka niedaleko i zwiedziłem to Góry Sowie i stąd. Podobają się te strony? Już bardzo mi się podobają. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dedykacja dla powiatu! Dedykacja dla powiatu!